od tego, jak my się czujemy, on nie jest uzależniony od tego, jakie mamy toki myślowe. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus poniósł nie tylko nasz grzech, ale poniósł każdą konsekwencję grzechu. Choroba jest konsekwencją grzechu. Konsekwencją grzechu. Wiecie, kiedy byli pierwsi ludzie na ziemi, to nie było chorób. Potem ludzie zgrzeszyli, jeszcze przez wiele, wiele lat nie było chorób na ziemi. Ludzie żyli wiele lat. Potem się zaczęły pojawiać choroby, niemoce. Nie ma takiej choroby, z której nie można być uzdrowionym. Ja zostałem uzdrowiony z nowotworu. Przez wiele lat też brałem narkotyki. Duch Święty naprawił każdy fragment mojego ciała. Trzykrotnie umierałem od kokainy tutaj na ulicach tego miasta. I byłem zajechany wewnętrznie pod każdym względem. Wyszedłem z astmy. Mam się 45 lat. Mój stan zdrowia jest tak, jakbym nigdy nie chorował. Śmieję się, że jestem zdrowszy niż byłem kiedyś, kiedy miałem 17-18 lat. Jestem po 10 latach więzienia, po różnych przejściach życiowych, a mój stan zdrowia jest bardzo dobry. Nigdy nie byłem też w takiej dobrej kondycji, jak jestem teraz. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyłem w prostą, banalną prawdę, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Ja w to uwierzyłem. Przestałem wprowadzać moje myślenie. Nie próbowałem logiki do tego zastosować, bo tu nie ma logiki. Tu nie ma logiki. Bo jeżeli będziemy próbowali logicznie tą rzecz ogarnąć, to my się potkniemy na tym. Rozumiecie? Potkniemy się. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem w więzieniu z taką jedną psycholog. I ona mówi, w jaki sposób Pan przestał brać narkotyki. Ja mówię, że wszedłem do Boga, nawróciłem się i przestałem brać narkotyki. A ona mówi, ale jak długo Pan na terapii był? Bo tutaj widzę, co Pan miał. Ja nigdy nie byłem na terapii. Nigdy. Po prostu. Wszedł Bóg do mojej celi i wyprowadził mnie z tego. Wielu z Was tutaj doświadczyło działania Bożej mocy. Wiele lat borykaliście się z różnymi chorobami, niemocami, a potem przyjęliście Boże objawienie. Zostaliście uzdrowieni. Tylko tyle osób, które znam tutaj, co patrzę, to wiem, na co byliście chorzy i w jakich byliście zniewoleni. I co nastąpiło? Nastąpił cud. To się nazywa nadprzyrodzona ingerencja w naturalność. Tu nie ma żadnej mistyki. To żadne czary mamy. Po prostu 2000 lat temu nastąpiła jakaś potężna duchowa zmiana w rzeczywistości. Jezus, ucieleśniony żywy Bóg, umarł na krzyżu za nasze grzechy. I poniósł na sobie wszelką konsekwencję grzechu. Chorobę, biedę, głupotę, odrzucenie, wszystko. Wystarczy w to uwierzyć. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jeżeli chorujesz, to mam nadzieję, że się spodziewasz uzdrowienia. Czy renty, czego się spodziewasz? Bo jest taki duch, duch ZUS-u. I on wmawia ludziom, że można mieć renty. Na cholerę ci renta, można być zdrowy. Znam człowieka i owa kobieta miała rentę. I ona szła na komisję, żeby o przedłużenie tej renty. Kilka miesięcy wcześniej oddała rzecz Jezusowi. Modliła się swoją religijną modlitwą i mówiła: Panie, modlę się w imieniu Jezusa, abyś nakłonił tą komisję, aby ona mi przedłużyła rentę. I ona szła na tą komisję. I musiała badania wcześniej zrobić. Jak ona poszła sobie zrobić te badania przed komisją, to się okazało, że ona wyzdrowiała. Wyzdrowiała. Ona wyzdrowiała.
I ona fajne świadectwo składała, mówi: modliłam się w swojej religijnej głupocie, aby Bóg nakłonił ludzi, aby dali mi rentę. A on mnie uzdrowił i dał mi pracę. Rozumiesz? Jeżeli chcesz być zdrowy, zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli nie chcesz być zdrowy, to choruj. Lubisz. Ja nie lubię chorować. Nie lubię być zniewolony, nie lubię być człowiekiem, który jest uzależniony od czynników zewnętrznych. Nie lubię tego. Nie chcę tego. Bóg powołał cię do wolności. On umarł na krzyżu po to, żebyś był wolny. To jest miłość Boga. Miłość Boga do ciebie. Miłość Boga. Czy skorzystasz z tej miłości? Ja nie. Ale wystarczy, że uwierzysz. Wystarczy, że uwierzysz w to, że On 2000 lat temu rozchorował się twoimi chorobami i dał się zniewolić twoimi zniewoleniami. Słowo Boże mówi, że na Niego spadły choroby i niemoce, a ranami Jego jesteś uzdrowiony. Nie rozważaj tego intelektualnie, tylko przyjmij to wiarą. Przyjmij to wiarą. Włącz mi tą piątkę. Raz. Kto powie, jak został uzdrowiony? Przyjdź i powiedz. Proszę, Wojtku. Powiedz ludziom w kilku zdaniach, co się stało. Ja miałem astmę kilkanaście lat i byłem wierzący od wielu, wielu lat, to znaczy od 20 kilku. Artur do nas przyjechał, gdy działaliśmy wśród Gedeonitów i tam koledzy z obozu Gedeonitów poprosili, żeby on spał u nas. Na początku nie chciałem go wpuścić do domu, bo widziałem go na YouTubie. Ale po prostu stwierdziłem w pewnym momencie, że przecież wierzę w nawrócenie, więc pewnie nie zrobi nic złego mojej rodzinie, wpuszczę go do domu. Nie wiedziałem wtedy, że ma przyjechać z Sagatką. Jakby wiedział, że z Sagatką przyjedzie, to bym wpuścił mi szybciej, nie? A tak to trudno było. W każdym razie widziałem, jak ewangelizował i ludzie wychodzili do przodu. Wieczorem żeśmy siedli i pytam, jak on to robi. On mówi, że mówi do ich ducha. Nic wtedy nie rozumiałem z tego, chociaż mówię, seminarium teologiczne tutaj w radości kończyłem i tak dalej. Mówię do niego, ja mam alergię, czy mówię w takim razie mnie uzdrowić z tego? A ten mówi, nie trzeba cię uzdrowić, tylko demona wypędzić, bo to jest demon. A ja oczywiście od razu mi przyszły wersety do głowy typu, że zły nie może nas tknąć i tak dalej, że zły chodzi jak lew ryczący wokoło, więc skoro jest wokoło, to nie jest we mnie i tak dalej, że jestem wolny, ale ugryzłem się w te myśli od razu i mówię, dobra, mówię, demon, nie demon, mówię, módl się. Więc myślałem, że będzie się modlił o mnie tak, wiecie, tak długo, a ten pomodlił się o mnie 20-30 sekund i mówi, możesz jeść jabłka, no to zjadłem kilogram jabłek i od tamtej pory nie mam. Już w ziemi miałem astmę i tak dalej, odczulałem się przez jakieś rzeczy, w ogóle to nie działało, znowu to było, a po prostu uwierzyłem w to, co przed chwilą Artur powiedział. Dla mnie to jest, wbrew temu, co mówisz, Artur, przepraszam, logiczne bardzo. Bo dla mnie to jest bardzo logiczne, że każda rzecz logiczna, ona wypływa z założeń, czyli z tego, co wierzysz. Logika to jest w ogóle nauka taka, która opiera się na wierzeniu, że coś jest prawdą. Więc dla mnie logiczne jest, że jestem zdrowy, bo 2000 lat temu na Golgocie Jezus za mnie zapłacił za moje grzechy i wziął na siebie moje choroby. Więc logiczne jest, że jeżeli ja czuję jakieś symptomy, to one są oszwabiają mnie, one są kłamliwe. A po prostu logiczne jest, że ponieważ było tak, to jest nieprawda. Amen. Amen. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo dzisiaj Wojtek jest pastorem, dzisiaj razem z Natalią prowadzą kościół, cię uzdrawiają chorych, wypędzają demony, cię doświadczają czegoś, czego wcześniej doświadczyli przez naszą usługę. Ale chodzi o to, że tak naprawdę oni otworzyli swoje serca na ten prosty akt wiary. Prosty akt wiary. Otwórz dzisiaj siebie na prosty akt wiary. Nie musisz chorować. Po co ci to?
może żyć 120 lat na ziemi, w szczęściu, zdrowiu i pomyślności. Możesz trzymać za łeb diabła, rozumiesz? I możesz żyć szczęśliwym życiem. Możesz. Możesz mieć pieniądze, nie musisz tyrać na siłę. Rozumiesz? Można. Ktoś powie, co to za szaleństwo? Ale tak można, to się nazywa łaska. Niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. To jest czas łaski. Łaska to nie jest coś, co gdzieś tam ksiądz krzyczy, że to jest łaska i opowiada o różnego rodzaju łaskach, które Bóg daje, czy Bóg nie daje. Bóg nic nie daje. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał raz na zawsze, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja to wziąłem w 2001 roku w więziennej celi, padłem na kolana i powiedziałem: Jezus, mam dość mojego życia. Mam dość bycia bandytą, mam dość bycia ćpunem, mam dość okłamywania ludzi. 10 lat nas służby bezpieczeństwa badały. Co to teraz będzie? Jakich wyłudzeń narobią? Co i tam narobią? A oni uzdrawiają chorych, wypędzają demony, mają wszystko na wierzchu. Przyjmij dzisiaj swój cud. Prostym aktem wiary. Uwierz w to, że On umarł za twoje grzechy. Uwierz w to, że On poniósł na swoim ciele twoje choroby i niemoce. Uwierz w to. Jeżeli odczuwasz w środku pragnienie, że tak ma być, tak chcesz, tego chcesz, to jest wiara. Ona się teraz uwydatnia w tobie. Spójrz. Spójrz w swoje wnętrze. Ona się uwydatnia. Uwydatnia się. Te małe impulsy, małe iskry wewnętrzne. Tak. Te małe tak. Jezus wierzy tobie. Ja wierzę Tobie. Ja wierzę, że nie jesteś jakąś popapraną figurką. Że nie jesteś systemem religijnym. Ja wierzę, że jesteś żywy. Wierzę, że mnie tak pokochałeś, że oddałeś za mnie swoje życie. Wiecie, jaka to jest potrzebna miłość, żeby życie oddać za kogoś? Ja mając 17 lat zamordowałem człowieka, odebrałem mu życie. Zostawił kilkoro dzieci. Rozumiesz? Ja wiem, co to jest zabrać życie. Ale żeby oddać? Rozumiesz? Za kogoś? Zapytasz po co? Po to, żeby uratować. Nie mam czasu, żeby ci teologię wykładać. Po prostu to było potrzebne. Rozumiesz? Zachował się jak ochroniarz. Ochronił cię sobą, żeby kula w ciebie nie trafiła. Kula, która się należała do niej. Możesz mieć dziś swój cud. Nieważne, czy jesteś wiele lat wierzący, czy dopiero teraz rodzi się w tobie iskra wiary. Jeżeli masz problem z tym, aby samemu po to sięgnąć, pomogę ci. Pomogą ci tutaj ludzie, tutaj są ludzie, przez których dary uzdrawiania potężnie się manifestują. Widzieliśmy ślepych, którzy zaczynali widzieć, nie na YouTubie, tylko na naszych oczach. Głuchych, którzy zaczynali słyszeć. Wskrzesiłem własnego syna, który się naćpał i był na tamtym świecie. Będziemy się modlić. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, potrzebujesz uwolnienia, chcę, żebyś po prostu tutaj wyszedł kawałek, żebyśmy wiedzieli, że to ty tego potrzebujesz. Chodźcie, ewangeliści, ustańcie z tyłu ludzie, którzy będziecie się modlić. Ojcze, uwielbiamy Cię. Bóg, prajny Jezus. Ojcze, czcimy Cię. Ojcze, dziękujemy Tobie, że brana w piśnicach Jezusa jest uzdrowienie każdego człowieka. Bóg Święty, wierzymy w Twoje namaszczenie. Ojcze, my o nic nie prosimy. Ojcze, my dziękujemy, że 2000 lat temu Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty umarł za wszystkie nasze grzechy. Wziął na siebie wszystkie nasze choroby. Wziął na siebie nasze związania. Ojcze, my wiemy, że tam wtedy diabeł miał walę. Myślał, że Twój jednorodzony Syn skończy w piekle. Ale On stał zmartwychwstał. Jezus, my wierzymy, że stałeś zmartwychwstał, że to nie jest tylko Wielkanoc.
Bo to jest prawda, my wierzymy w to. Duch Święty, przyjdź teraz. Do każdej osoby, która potrzebuje. Przyjdź teraz, Duch Święty, do ciała ludzi, do umysłów ludzi. Przyjdź teraz, Duch Święty. Przyjdź teraz, Duch Święty. Niech Twoja obecność przeniknie ludzi. Niech przeniknie ludzi. Dołoń na nie na ludzi. Alleluja, proszę Cię, Jezus, tu chodzi. Jestem tu, nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się, wydany wydać w ręce, której stworzyłeś. Wyczekuj dróg, zmazałeś sam, kiedy z nami zmartwychwstał. Teraz rządzisz Ty, I'm
Ja nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale dziś widzę pustkę w moim sercu. Ojcze, ja wierzę w to, co mówi ten człowiek, że Jezus umarł za moje grzechy, że wstał z martwych. Boże Ojcze, ja chcę teraz przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Powiedz teraz: Jezu, oddaję Ci swoje życie. Ufam Ci, przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego życia. Spraw, abym stał się obywatelem nieba. Od dzisiaj, Jezu, jesteś moim Panem. Przyjacielu, spójrz teraz w swoje serce. Zobacz, co nam się zrodziło. Jeżeli widzisz, że powstał tam pokój, że powstała tam jakaś forma pokoju, to skontaktuj się z nami. Skontaktujesz się z nami, a powiemy Ci więcej. Pomożemy Ci. Halleluja. Twoje życie, które oddałeś Bogu, jest życiem zabezpieczonym. Ale powiedz Ci więcej. Nie musisz już tutaj na ziemi stać. Możesz przez tą moc, która dała Ci niebo, żyć zwycięskim życiem. Zwycięskim życiem. Kiedy poddajemy się Bogu, słuchamy tego, co do nas mówi i idziemy sobie za tym głosem, to nasze życie po raz po drugi zaczyna być prostowane. Są prostowane nasze małżeństwa, nasze relacje rodzinne, nasze zdrowie jest podnoszone. Status finansowy się zmienia. Potem zaczynamy służyć. Potężna Boża moc zaczyna działać przez nas i wpływać na innych ludzi. Prowadzimy ich do Jezusa, uzdrawiamy, pomagamy. Nie dlatego, że musimy, że czujemy się zobowiązani, ale dlatego, że nienawidzimy już tego stanu, w którym my byliśmy kiedyś, a teraz widzimy tych ludzi. Samotnych, szczęśliwych, mających maski na twarzach, myślących, że żyje się dla pieniędzy, dla sukcesu, nie rozumiejących, czym jest prawdziwy sukces. Chciejmy korzystać z łaski każdego dnia. Bądź człowiekiem, który korzysta z tego. Ci, którzy oddaliście się życie Jezusowi, który z wami potem pogada, miejcie kontakt z nami. Jesteśmy tutaj w Warszawie, Kościołem Mocy w Polsce. Funkcjonujemy jako szereg służb. Pod nazwą chrześcijański zespół apostolski Obóz Boży. Szerzymy Królestwo Boże w mocy Świętego Ducha. Jesteśmy kontra wszystkim systemom. Jesteśmy prawdziwi. Bądź z nami. Zabieramy się też pierwszym transportem. Pierwszym transportem. Nie będziemy w wielkim ucisku. Nie będziemy zbierać konserw. Nie będziemy się martwić, kto będzie miał znamie 666, a kto będzie miał coś innego na czole. Mamy na to wywalone. My się zabieramy pierwszym transportem. Bo jesteśmy Kościołem Boga żywego i nie interesuje nas nic innego. Mamy za darmo Niego. Rozumiecie? A do tej pory, póki jesteśmy tutaj, zamierzamy jak najwięcej ludzi sprowadzić do miejsca, w którym my jesteśmy. Po prostu. Nie jesteśmy humaniczni, nie jesteśmy religijni, nie jesteśmy humanistami. Rozumiecie? Po prostu. Jesteśmy Kościołem.